serdecznie. Lina na maka. A ja pochwalę się pierwszą trafiejką dzisiejszą. A mianowicie sreberko. Sreberko na magnesie. Trochę chyba rozjechane. Tam przy parkowaniu wysiadłem z auta i oczami. Także fajnie się zaczyna. Tu gdzieś była próba. O tu. Super. Zobaczymy, co woda odda. I po iluś tam śmieciach wyszło coś ciekawszego. O. Kurczę, niestety muszę z ręki nagrywać, bo zapomniałem szelek. Co to jest? Jakieś pudełko chyba. Obrośnięte. Dobra, otworzę, spróbuję otworzyć i się włączę. No, muszę powiedzieć, że sreberko przynosi szczęście. Patrzcie, taka hankielka. Ktoś chyba ćwiczył na świeżym powietrzu. Super. Tego pudełeczka niestety tutaj chyba nie otworzę, a raczej na pewno to w garażu będzie trzeba ogarnąć temat. Jakiś zapach taki się wydobywa z niego. Nie wiem. Tutaj tego nie otworzę bez narzędzi. Dobra, rzucamy. Pokrowiec od parasolki. Po co komu parasolka pod wodą? Cóż, dziwne są przypadki. Wiosenny deszczyk zacina. Cieplutki. Ale to nic. A my kolejne pudełeczko. Ale puste już czuję. Tak. Wędkarzowi wpadł. Pewnie. Dobra, żyjątka trzeba z powrotem wypuścić. To pudełko na dło. No ale takiego zestawu to się tu nie spodziewałem. Dwie mniejsze i dwie większe. Na szczęście wszystko przestrzelone. I to jednym rzutem taki zestaw, no. Pomacamy tam, może jeszcze coś wyjdzie. No i jednak deszcz wygrał. Zawinąłem się, także za wiele dzisiaj nie było. Śmieci. No ale za to ciekawe były rzeczy. Oczywiście najciekawsze to ten różaniec, srebro znalezione na brzegu, rozjechane przez chyba samochód, a z wody to co? No to ten hankielek i pudełko i te drugie. To drugie jednak nierozbieralne. Nie wiem, co to może być. Jakiś taki zapach się z niego wydobywa, ale no nie wiem, co to może być. No i pozbierałem jeszcze po wędkarzach, bo zapomnieli. No to wziąłem za nich te puszki. Dobra. Krótko, ale ciekawie dzisiaj było. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Hej.